Siemaneczko, widzowie, w kolejnym odcinku DSJ 4. Pierwszy konkurs wygrał Oleg Zniszczał, drugi był Gregor Deszwanden, trzeci Herl, czwarty Lovro Kos, piąty Domen Preutz z Ryoju Kobayashi, siódmy Stoch, ósmy Insam, dziewiąty Andreas Wellinger, dziesiąty Marius Lindwig i jedenasty Kraft. Więc zostawcie subika na kanale, łapeczkę oraz możecie wysłać donata. A my zaczynamy drugą skocznię, którą jest Bischofshofen 478. Oni to nazwali średnią skocznią. No dobra, spoko. A zaczyna Stefan Kraft i wiatr pod narty 1-3, 1-2. Więc całkiem fajnie. O Jezu, trochę się wybiłem źle, ale okej. Kraft 66 i Mariusz Lindwig. Jest tak krótki ten rozbieg, że... Ale Lindwig dobrze skacze. 69. Jest pierwszy. No Andreas Wellinger. Trochę ten wiatr taki 08, 09. A Wellinger 67. Jest drugi. I Alex Insam. Środki. Chyba bardziej boczny mi się wydaje. No i sam będzie prowadził, mi się wydaje, tak. 71 i Kamil Stoch. Kamil, no, dobry skok. 18,5 noty, 70. A jeszcze jest za Lindwigiem, chociaż skoczył dalej. No i Domen Preutz. O! Domen 69. Jest dopiero czwarty. Za Kamilem i Ryoju Kobayashi. O! Będą noty troszkę niższe? Nie. Dobre noty nadprowadzi, no proszę. No i Lovro Kos. No i Kos może prowadzić, tak, 72, 75, zaraz dalej. Jan Herl. Aj. Dopiero szósty, jeszcze za Kamilem, no i Deszwanden. Zobaczymy, jak sobie poradzi Deszwanden. Ojoj, trochę wybicie z progu, chyba spóźniłem. Dopiero dziewiąty, no i lider, Oleg Zniszczał. Olek dopiero szósty, jeszcze za Kamilem, więc po pierwszej serii prowadzi Lovro Kos, drugi Kobayashi, trzeci Insam, czwarty Lindwig, piąty Stoch, szósty Zniszczał, siódmy Herl, ósmy Preutz, dziewiąty Wellinger, dziesiąty Deszwanden, jedenasty Stefan Kraft. I potrzebne, żeby prowadzić 27 metrów. No i Stefan Kraft. O Jezu, ale mi trochę to tyle potało. 17, 16,5, 66. I drugi Deszwanden, 60, nie. Tak, chyba 65 metrów, żeby prowadzić. Skoczył 67. Wellinger potrzebuje 67,5 praktycznie do zrobienia. O. No i będzie prowadził, nie drugi jednak, za Deszwandenem. I 65 metrów będę prowadzić, tak.
gdzie buje domen Prewódz. Trochę sobie przybliżę. Dobry skok. Sam 19,70. Jan Herl. Na nie popatrzyłem, ile żeby prowadzić. No i chyba będzie drugi. Tak jest. Troszkę brakło do tej linii. I Aleksander Wiszczow potrzebuje 71 metrów, żeby prowadzić. No Jezu. No niestety Olek dopiero czwarty. No i Kamil. No Kamil troszkę lepiej, ale dopiero trzeci. Ile mu brakło? 5 punktów. I Lindvik. Trochę ten wiatr trochę cichnie, ale trudno. Ale Lindvik daleko. 70 prawie 2. I prowadzi. I kto teraz? Alex Insam. Będzie prowadził? Nie, dopiero drugi. I Kobayashi. Dość wysoko. I będzie ma drugi? Tak jest. Teraz to będzie zwycięzcą. Czy Lindvik, czy Lovrokos? Chyba Lovro. Tak. Nie, a nie, są ex aequo, no. Więc dzisiejszy konkurs wygrywają Lindvik z Kosem. No jakby trzeci jest Kobayashi, ale mi się powiem, że to liczy jako drugi. Czwarty Insam, piąty Prawd, szósty Herr, siódmy Stoch, ósmy Deschwanden, dziewiąty Zniszczą, dziesiąty Bellinger i jedenasty Krab. Więc fajny konkursik, szkoda, że taka mała skocznia. Więc jeszcze raz zostawcie suba, łapeczkę, komentarz. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Siemano!